Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam osoby z trygonu powietrza, czyli zodiakalne bliźnięta, wagi i wodniki. Moi drodzy, będzie to dla Was czytanie karty dnia na najbliższy tydzień, czyli od niedzieli 3 marca do soboty 9 marca. Patrząc ogólnie sobie po kartach, tutaj można stwierdzić, że to będzie dla Was no, bardzo udany i przyjemny tydzień, tak przynajmniej się wydaje dla większości z Was. Natomiast myślę, że to będzie też tydzień jakiejś ważnej decyzji, która po prostu pomoże Wam wyswobodzić się z problemu, z którym się gdzieś tam zmagaliście. Czyli obecnie możecie mieć jakąś taką stresującą sytuację, niezależnie od tego, czego ona dotyczy. Natomiast tutaj na przestrzeni tego tygodnia to się powinno po prostu rozwiązać. Dla niektórych może się to rozwiązać w ten sposób, że po prostu odejdziecie od tego problemu. Co to znaczy? To znaczy, że jak gdyby przestaniecie się przejmować rzeczami, na które nie macie wpływu. Innymi słowy, odpuścicie sobie ten temat po prostu. Czasami to jest takie machnięcie ręką, powiedzenie niech się dzieje co chce, niech się dzieje wola nieba, bo po prostu no, nie jest to sprawa, którą Wy bylibyście jakby władni na chwilę obecną załatwić. Bo to jest też sprawa, w którą zaangażowani są zapewne inni ludzie, więc no niestety na pewne zachowania wpływu nie macie i czasami im bardziej będziecie coś tłumaczyć, to tym bardziej to będzie jak grochem o ścianę. Więc po prostu wydaje mi się, że niektórzy z Was mogą dojść do takiej konstatacji, że po prostu przestaję się przejmować tym, na co nie mam wpływu. Po prostu idę sobie swoją drogą, zamykam na to oczy i po prostu nie będę dłużej oddawała swojej energii takim sprawom, bo to tylko pochłania niepotrzebnie moją energię, powoduje u mnie nerwy, stres, a to nie jest tego wszystkiego warte. I to, moi drodzy, będzie takie Wasze zwycięstwo. Zwycięstwo po prostu mądrości nad jakimś stresem, nad próbą kontroli sytuacji, nad jakimiś takimi właśnie negatywnymi doznaniami w związku właśnie z tą stresującą sytuacją. Ale przejdźmy sobie po kolei do rzeczy, ponieważ są to karty dnia, więc skupmy się na poszczególnych dniach, jak to będzie u Was wyglądało na najbliższy tydzień. Moi drodzy, pięknie zaczynacie ten tydzień. Pięknie w ogóle wchodzicie w marzec, ponieważ z energią Słońca. Na 3 marca, na niedzielę, właśnie to słoneczko dla Was jest przewidziane. To jest karta, która nam obiecuje miłe wydarzenia, cudowne przeżycia, obfitujące w radość, w spełnienie. To mogą być przyjemne niespodzianki, to mogą być jakieś miłe spędzania czasu z naszymi najbliższymi, ogólnie wśród ludzi, gdzie towarzyszy nam taka miła atmosfera, gdzie czujemy się po prostu dobrze, gdzie czujemy się otoczeni opieką, czujemy się po prostu na swoim miejscu. To też jest taka karta, która mówi o tym, że być może jakieś nasze marzenie doczeka się swojego spełnienia, bo tutaj tak naprawdę pod tą kartą może kryć się wszystko. Zawsze ona zapowiada jakieś radosne wydarzenia w naszym życiu. Możemy tutaj na przykład wstąpić w nowy związek, ktoś może nam wyznać uczucie, miłość, ktoś może nas poprosić o rękę, czy na przykład odwzajemnić nasze uczucia, możemy na przykład otrzymać propozycję nowej pracy, możemy dowiedzieć się o tym, że jest planowany nasz awans, czy podwyżka dla nas na horyzoncie się szykuje, także same pozytywne doznania jak najbardziej. Jeżeli będzie piękna pogoda w tym dniu, czyli słoneczna, no to myślę, że niektórzy z Was gdzieś wybiorą się również z rodziną na wycieczkę za miasto. Być może będziecie zwiedzać jakieś ruiny zamków. Być może po prostu spędzicie ten czas właśnie na świeżym powietrzu, żeby się tak naelektryzować takimi pierwszymi nieśmiałymi promieniami słońca. I to będzie jak najbardziej z korzyścią dla Was. Myślę też, że tutaj niektórzy z Was dostrzegą prawdziwe oblicze różnych sytuacji, czyli taka jasność na Was spłynie. Być może to będzie jasność związana z tym, że jeżeli długo nie mogliście się na coś zdecydować, to teraz będziecie dokładnie wiedzieli, jak powinniście postąpić, w którym kierunku pójść. Tak jak ta kobieta tutaj pokazuje Wam kierunek, zasadniczo ona pokazuje gdzieś tam w przeszłość. I być może to jest też taka wskazówka tutaj na tej karcie, aby wyciągać wnioski na podstawie przeszłych wydarzeń, czyli uczyć się innymi słowy na swoich błędach, a na pewno ich po prostu kolejny raz nie popełnicie, tym razem jak gdyby wyjdziecie z pewnych sytuacji obronną ręką. Także tak bym to widziała w karcie Słońca, ogólnie bardzo, bardzo pozytywna energia. Tutaj jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, uważajcie moi drodzy na jakieś przegrzanie organizmu, na poparzenia.
Dla niektórych może też to oznaczać, że tacy jesteście troszeczkę niedogrzani, troszeczkę Wam może brakować witaminy D, właśnie takiego światła, więc dobrze jest po prostu sobie wyjść na to światło dzienne, troszeczkę dotlenić organizm, troszeczkę pobyć na tym świeżym powietrzu tego dnia, gdzieś wyjść po prostu z domu faktycznie na spacer, nawet jeżeli ta aura nie będzie jakoś tak super sprzyjająca, to przynajmniej troszeczkę się dotlenić, zebrać siły przed kolejnym tygodniem, przed kolejnym dniem, ponieważ tutaj na poniedziałek, 4 marca, szykuje nam się dziewiątka mieczy. No i cóż, jak zyskaliście jasność w tej swojej sprawie, no to automatycznie pojawia się też stres, pojawia się myślenie, bo niby z jednej strony Wy już praktycznie wiecie, co macie zrobić i być może nie jest to do końca przyjemne. Niezależnie od tego, czy ta sprawa dotyczy Waszych jakichś relacji osobistych czy zawodowych, no nie będzie to należało po prostu do najprzyjemniejszych. Może się okazać, że po prostu troszeczkę to przerasta Was. No i niestety, ale dziewiątka mieczy to jest też taka trochę depresja, to jest na przykład nieprzespana noc. To jest jakieś takie głowienie się, jak to zrobić, żeby było dobrze, po prostu. Oczywiście, no różne możecie mieć sytuacje życiowe, więc choćbym nawet zaczęła tutaj wymyślać różne możliwości, to oczywiście wszystkich wariantów nie jestem w stanie tutaj przewidzieć. Niemniej jednak, no coś Wam tutaj mocno daje popalić i mam wrażenie, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego jednego dnia, ale po prostu od dłuższego czasu jakaś sprawa Was gdzieś tam gnębiła. Być może stresowaliście się pracą, być może ona była niepewna, nie wiedzieliście na przykład, czy zostanie Wam umowa przedłużona, czy w ogóle otrzymacie jakąś pracę, być może porozsyłaliście CV, ale no gdzieś tam nie do końca był odzew ze strony pracodawców i zaczęliście się już bardzo stresować tą sytuacją. Być może stresujecie się swoim związkiem, jakimiś przejściowymi problemami w tym związku. Oczywiście single mogą na przykład być zestresowani już swoją samotnością. Być może po prostu właśnie ten nastrój taki depresyjny wynika z tego, że na przykład no nie macie tej bliskiej osoby, bardzo byście chcieli, tęsknicie za taką bliskością i po prostu chcielibyście tutaj jakieś zmiany w Waszym życiu wdrożyć. Tutaj uważajcie, moi drodzy, tego dnia właśnie na nadmierny stres, na taką bezsenność, na jakąś apatię, depresję, bo bardzo łatwo jest popaść w takie stany, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam snujemy sobie w głowie swoje takie ponure wizje pewnej sytuacji, ale one niekoniecznie muszą się zgadzać ze stanem faktycznym i o tym pamiętajcie, moi drodzy. No i tak jak powiedziałam wcześniej, na 5 marca, czyli wtorek, szóstka mieczy i tu jest, moi drodzy, odchodzenie od czegoś. Być może właśnie odchodzenie od tych problemów na zasadzie przestaje się przejmować tym, co po prostu nie leży w mojej gestii. Być może takie faktyczne odchodzenie. Odchodzenie do innego miejsca albo do innego człowieka, jeżeli związek nam na przykład w jakimś stopniu nie odpowiadał. Być może zmiana otoczenia, ale to też może być zmiana naszych schematów myślowych, taka nasza wewnętrzna przemiana, że zaczynamy po prostu zwracać się w zupełnie innym kierunku. Jest to karta brama, czyli ona otwiera przed nami tak naprawdę nowe horyzonty, nowe obszary, których jeszcze do tej pory nie spenetrowaliśmy. Więc siłą rzeczy może tutaj też być taka niepewność, lekki stresik w związku z tym, no bo to jest taki normalny, typowy, zupełnie naturalny lęk przed nieznanym. Jeżeli gdzieś wypływamy na szersze wody, gdzieś przychodzimy na grunt, którego nie znamy, no to każdy nasz krok początkowo jest taki ostrożny, tak jakbyśmy się bali, że gdzieś nadepniemy na minę. Więc po prostu musimy jakby oswoić się z nową sytuacją, zapoznać się z tym terenem, sprawdzić co i jak i dopiero wtedy poczujemy się pewnie. Ale jest to z pewnością jakaś korzystna dla nas zmiana, bo odchodzimy od tego stresu, który tutaj był w dziewiątce mieczy, czyli od sytuacji takiej alienacji, takiego zamknięcia się w sobie też. Czyli tutaj jakby zmieniamy coś po prostu w naszym postępowaniu również. Być może po prostu idziemy za radą jakiegoś naszego przewodnika, być może ktoś nam wytycza ścieżkę, pomaga nam po prostu to zorganizować, ogarnąć, doradza nam, w którym kierunku powinniśmy iść, ponieważ tutaj ta kobieta jest przewożona łodzią na drugi brzeg przez inną kobietę, więc jest tutaj jakaś taka przewodniczka, jakaś wioślarka, która jej pomaga się przeprawić po prostu na ten drugi brzeg. Być może ona po prostu symbolizuje jakąś Waszą przyjaciółkę, przyjaciela, którzy po prostu będą Wam pomocni w tej przeprawie, w tej wędrówce w nieznane. Szóstka mieczy wiąże się z takimi dolegliwościami jak zatoki, bóle głowy,
Może też oznaczać po prostu podjęcie jakiejś nowej terapii, jeżeli jesteście osobami, które na coś już wcześniej chorowały. Na kolejny dzień, czyli 6 marca, środę, mamy już energię arcykapłanki. To jest takie zwrócenie się ku własnej intuicji, ku własnej wewnętrznej mądrości. I tutaj już jest spokój, takie wyważenie. Nie działanie pod wpływem emocji, tylko raczej przemyślenie spraw, takie wyważenie, sprawdzenie dostępnych opcji, uczenie się też na swoich błędach. Jeżeli to Wy jesteście w energii arcykapłanki, no to tutaj doskonale będziecie wiedzieli, co zrobić, aby sytuacja się poprawiła. Będziecie wiedzieli, w którym kierunku pójść, co powiedzieć, jakie działania podjąć, żeby było wszystko w porządku. Natomiast jeżeli to nie jest Wasza energia, no to możecie tutaj skorzystać z porady jakiejś starszej kobiety, która po prostu więcej przeżyła, więcej wie na dany temat, no i jest w stanie podzielić się z Wami tą swoją mądrością opartą na własnych doświadczeniach, na własnej autopsji. Arcykapłanka mówi o rodzinie, o skupianiu się również na wartościach duchowych, własnym rozwoju wewnętrznym, na rozwijaniu własnych ukrytych talentów. Może mówić nam również o przejściu na zasłużoną emeryturę dla niektórych, dla jeszcze innych o takim wejściu na przykład na wyższy szczebel swojej kariery, dla jeszcze innych na przykład o zakończeniu projektu, który okaże się sukcesem i pchnie też tą Waszą karierę we właściwym kierunku. Tutaj zwróćcie uwagę, moi drodzy, na sprawy kobiece, na dolegliwości związane z cyklem menstruacyjnym, z cyklem owulacyjnym, z takimi po prostu kobiecymi sprawami. No i później bardzo piękna karta, dziesiątka kielichów na 7 marca, czyli na czwartek. No to jest karta rodziny przede wszystkim, więc tutaj w ogóle ta rodzina w tym tygodniu będzie mocno zaakcentowana u Was. Niektórzy po prostu zakładają rodziny, niektórzy cieszą się szczęściem, harmonią, takim szczęściem rodzinnym właśnie, z ukochaną osobą, być może z dziećmi. Jeszcze inni planują założenie rodziny, planują wspólny dom, wspólne gospodarstwo domowe, planują potomstwo. To są takie radosne wydarzenia. Gdzieś tam mogą być odwiedziny członków rodziny, jakieś takie właśnie wszelkiego typu radosne sprawy związane właśnie z Waszym życiem rodzinnym, ale też na gruncie zawodowym może to nieść różnego rodzaju podwyżki, premie, jakąś taką stałą pracę dającą dobry zarobek. Czyli tutaj bardzo pozytywne wydarzenia tego dnia powinny mieć miejsce. Powinniście się czuć przyjemnie, komfortowo, gdzieś tam po prostu budować własne szczęście. Powinien to być naprawdę udany dla Was dzień i również pod względem zdrowia udany, bo dziesiątka kielichów to jest dobre samopoczucie. To jest też możliwość narodzin dziecka, czyli dla tych, którzy by chcieli tutaj spłodzić potomka, jest to bardzo dobry znak. Natomiast kolejny dzień, moi drodzy, to jest Dzień Kobiet, 8 marca, piątek, no i mamy tutaj siódemkę kielichów. Więc cóż, jeżeli jesteście singlami na przykład, albo takimi osobami, które mają różnych adoratorów wokół siebie, jesteście kobietami, no to ktoś Was tutaj może na przykład zaprosić gdzieś na Dzień Kobiet. Może do jakiejś restauracji, może po prostu na jakąś romantyczną randkę, schadzkę i tym podobne, ale tych propozycji możecie dostać więcej. No i będzie tutaj takie zastanawianie się, którą wybrać. Być może będziecie po prostu w takiej sytuacji, że trudno Wam się będzie zdecydować, no bo wszystkie opcje będą wyglądały atrakcyjnie i będzie problem z wyborem. Ogólnie siódemka kielichów jest kartą takiej troszeczkę bezczynności, niemożności dokonania wyboru, no bo za dużo jest tych różnych możliwości tutaj i trudno nam się po prostu na jakąś zdecydować. W stałych związkach może to po prostu być takie troszeczkę znudzenie partnerem, być może żałowanie, że wybrało się takiego, a nie innego partnera, bo na przykład on nie spełnia naszych oczekiwań i oczywiście dopiero po pewnym czasie takie rzeczy wychodzą, więc na początku idealizowaliśmy troszeczkę tego partnera, a teraz po prostu zaczęły wychodzić jakieś jego wady, no i po prostu dochodzimy do takiego przekonania, że być może zbyt pochopnie podjęliśmy decyzję o byciu z tym człowiekiem, bo coś tutaj jakby między nami zaczęło zgrzytać.
Na gruncie zawodowym możecie mieć taką sytuację, że macie wiele spraw do ogarnięcia i nie jesteście w stanie jakby złapać kilku srok za ogon, czyli w efekcie trwacie w bezruchu i nie robicie kompletnie nic, albo po prostu macie dużo pomysłów. Jesteście bardzo płodni pod względem idei, ale macie problem z wcieleniem ich w życie, jakby nie potraficie przeskoczyć od myślenia do działania. Jest tutaj jakaś takie unieruchomienie, taka bezczynność, czyli pomysły macie świetne, no ale jak przychodzi do realizacji, to coś Was tutaj wstrzymuje. Być może nie potraficie tego przeskoczyć, jakoś tego momentu od idei do takiego procesu już twórczego, kreatywnego. Więc na poziomie pomysłów jest ok, ale warto by było tutaj no po prostu wdrożyć konkretne działanie. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, siódemka kielichów może nam powiedzieć o senności, o takim rozkojarzeniu, być może też problemy z pamięcią, z koncentracją, różnego rodzaju zatrucia, złe nawyki żywieniowe, jakieś używki na przykład. Dla niektórych może to być nawet utrata przytomności bądź problemy ze wzrokiem. Także oczywiście nie można tego w żaden sposób bagatelizować. Dla jeszcze innych ta siódemka kielichów może przynieść jakieś takie sprawy ginekologiczne, które warto sprawdzić, warto zbadać. Więc tutaj, no jeżeli coś się dzieje, no to oczywiście, moi drodzy, zajmijcie się tym w pierwszej kolejności, zdrowie najważniejsze. No i moi drodzy, jak kończycie ten tydzień? Czwórka buław, czyli taka karta też związana mocno z rodziną. Ogólnie z takimi miejscami, gdzie czujemy się jak w domu. Może to być nasz dom, w którym mieszkamy. Może to być nasz dom rodzinny, czyli taki pierwotny, z którego wyszliśmy. A może to być po prostu jakieś inne miejsce, ale takie, w którym czujemy się dobrze, komfortowo, bezpiecznie. Może tutaj być na przykład jakieś zaproszenie na uroczystość weselną. My możemy kogoś zapraszać na nasz planowany ślub, bądź ktoś może nam złożyć taką propozycję, abyśmy w charakterze gości weselnych uczestniczyli w jego uroczystości. Mogą być wszelkiego rodzaju takie radosne wydarzenia związane z rodziną, czyli na przykład wspólne zamieszkanie, ukończenie budowy domu, przeprowadzka do nowego domu bądź mieszkania, narodziny potomstwa i tym podobne rzeczy związane właśnie ze szczęściem rodzinnym. W pracy, moi drodzy, również może być taka sytuacja, że na tym gruncie zawodowym czujemy się bezpieczni. Czujemy się tam na swoim miejscu. Można powiedzieć, że czujemy się w pracy jak w domu, że jest to nasz drugi dom, bo często się tak mówi, że praca to jest nasz drugi dom. Może to też być taka sytuacja, że my swoją pracę tak jakby wynosimy do domu, czyli no, swoje 8 godzin przerobimy, ale oprócz tego jeszcze zabieramy tą robotę do domu i w domu kontynuujemy, czyli troszeczkę taki pracoholizm być może by nam się tutaj zrobił z tego. Więc to jest też taka wskazówka dla Was, aby jednak oddzielać te sprawy rodzinne od zawodowych. I moi drodzy, tutaj również taka sytuacja, powiedziałabym, jeżeli chodzi o zdrowie, związana przede wszystkim ze stanami zapalnymi w organizmie i to jest też taki niedotleniony organizm. W związku z tym, owszem, fajnie jest być od czasu do czasu domatorem, ale tu jest taka sytuacja, która mówi nam o tym, że dobrze by było również gdzieś wyjść z tego domu, chociażby do ogrodu gdzieś przydomowego, żeby po prostu troszeczkę pooddychać świeżym powietrzem, gdzieś się dotlenić, dotlenić ten organizm, troszeczkę słoneczka nałapać. Także dla niektórych ta czwórka buław też może tutaj oznaczać planowany urlop, ale ja bym powiedziała, że to jest taki urlop, który raczej będziecie chcieli spędzić w domu, przy rodzinie, po prostu poświęcić tej rodzinie trochę czasu. Ale w tym wszystkim, moi drodzy, też nie zapominajcie o tym, żeby gdzieś tam na przykład wyjść na spacer, troszeczkę się właśnie dotlenić, pooddychać świeższym powietrzem. Tak to dla Was wygląda, moi drodzy, na ten tydzień. Mam nadzieję, że te wskazówki okazały się pomocne, przynajmniej dla niektórych z Was. Życzę Wam oczywiście cudownego, udanego tygodnia, tak abyście tutaj mieli jak najmniej zmartwień, żeby wszystkie sprawy jednak poukładały się po Waszej myśli. Życzę Wam spełnienia, satysfakcji, tego właśnie pięknego szczęścia rodzinnego, które nam się tutaj pokazało aż w kilku kartach. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia, moi drodzy.